Dzień Służby Zagranicznej to święto polskiej dyplomacji. W 2009 roku ustanowił je minister Radosław Sikorski. Umiejętność działania zespołowego nie jest naszą największą zaletą narodową, a jest to szczególnie trudne w resorcie, który jest rozproszony na całej kuli ziemskiej. Tworzenie poczucia wspólnoty, wspólnego celu, wspólnej służby dla państwa i społeczeństwa jest tym ważniejsze. To, że możemy w takim dniu powiedzieć dziękuję wszystkim tym, którzy w danym roku się szczególnie wyróżnili, myślę, że po dzisiejszej atmosferze widać, stał egzamin. Obchodzimy je 16 listopada, gdyż właśnie tego dnia, w 1918 roku, marszałek Józef Piłsudski wysłał w świat pierwszą w historii odrodzonej Polski oficjalną depeszę dyplomatyczną. W weekend 17 i 18 listopada, podczas Dni Otwartych MSZ, wszyscy, którzy zarejestrowali się na naszym portalu internetowym, mogli odwiedzić siedzibę ministerstwa przy Alei Szucha w Warszawie. Chcieliśmy, by Polacy dzięki temu świętu bliżej poznali służbę dyplomatyczną oraz kulisy pracy ambasadorów czy 23 instytutów polskich promujących naszą kulturę za granicą. W gmachu MSZ w ramach Dni Otwartych zaprezentowaliśmy wystawę dzieł sztuki utraconych w czasie wojny, a odzyskanych przez MSZ dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Wśród prezentowanych obrazów znalazły się m.in. Trójca Święta z XVI wieku i XIX-wieczne dzieło pędzla Jana Matejki. Ciekawym elementem ekspozycji było odtworzone wnętrze placówki dyplomatycznej. Zostało ono przygotowane z wykorzystaniem oryginalnych mebli i innych elementów wyposażenia z okresu dwudziestolecia międzywojennego. W zorganizowanej specjalnie w tym dniu kawiarni literackiej goście, którzy odwiedzili MSZ, mogli zapoznać się z publikacjami poświęconymi promocji polskiej kultury i sztuki za granicą, a także porozmawiać z dyrektorami instytutów polskich, m.in. z Nowego Jorku i New Delhi. Instytuty polskie to wyspecjalizowane placówki dyplomatyczne. 23 instytuty na całym świecie zajmują się promocją Polski, budową wizerunku Polski i pokazywaniem tego, co najlepsze w polskiej kulturze, sztuce, nauce. Instytuty polskie na całym świecie w ciągu roku organizują blisko 3000 wydarzeń, a to oznacza, że każdego dnia w wielu miejscach na świecie co najmniej 10 razy mówi się o Polsce, ogląda polską sztukę i dyskutuje o tym, co Polska ma ciekawego do zaproponowania. Nowy Jork to bardzo specyficzne miasto. To największy rynek, w tym największy rynek kulturalny. Żeby przebić się na tym rynku, trzeba mieć rzeczywiście interesujący projekt. Dla dzieci przygotowaliśmy też specjalne gry i zabawy z nagrodami. Powiedz nam, kto to jest dyplomata? Ja umiem powiedzieć. To osoba, która, nie wiem, prezentuje Polskę w innych krajach, jeździ dużo. Dowiedziałam się wielu rzeczy o tym, co robią właśnie dyplomaci, ambasadorzy. Dzień Służby Zagranicznej to okazja dla młodych, ambitnych ludzi do zdobywania informacji na temat pracy polskiej dyplomacji. Kształcenie nowych kadr ułatwi Polski Instytut Dyplomacji imienia Ignacego Paderewskiego, który od 2013 roku rozpocznie działania dydaktyczne i szkoleniowe. Z tej okazji odbyły się spotkania polskich dyplomatów z młodzieżą w warszawskim Pałacyku Przeździeckich. Bardzo serdecznie Państwa witam. Cieszę się, że tak reprezentatywna grupa licealistów przyszła tutaj, żeby się z nami spotkać i mam nadzieję, że to spotkanie pomoże Państwu w wyborze Państwa przyszłej drogi zawodowej lub co najmniej drogi studiowania. Dzień Służby Zagranicznej to także okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych polskich dyplomatów. Dzisiejsze święto to wspaniała okazja, by podziękować i wyróżnić tych, którzy wzorowo i z pełnym zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki członków Służby Zagranicznej. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej, pan Mirosław Gajewski, wręczył medale za długoletnią służbę. W czasie uroczystości wręczone zostały też nominacje na stopień ambasadora tytularnego, czyli najwyższy stopień dyplomatyczny. Tego dnia odbywa się także uroczystość nadania pierwszego stopnia dyplomatycznego. Świeżo upieczonym aplikantom bardzo serdecznie gratuluję i życzę, żeby ta praca była
ciekawa, żeby to była pasja, żeby to była dla Państwa przyjemność, która pozwala rozwinąć skrzydła. W ramach obchodów Dnia Służby Zagranicznej podczas uroczystości w Belwederze prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, wręczył odznaczenia państwowe, ordery Odrodzenia Polski oraz Krzyże Zasługi. Szanowni Państwo, jeszcze raz gratuluję wszystkim odznaczonym, wyróżnionym za zasługi dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Chcę w sposób szczególny podziękować za służbę w tak ważnym okresie dla Polski, jakim była prezydencja w Unii Europejskiej. Dziś jest czas, by powiedzieć, że widoczny wzrost roli Polski w Europie i w świecie to efekt działań także sprawnej i skutecznej dyplomacji. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wręczył odznaki Benemerito oraz inne nagrody, takie jak imienia Mariusza Kazany czy nagroda imienia Andrzeja Kremera, konsul roku. Po raz pierwszy wręczona została również nagroda za osiągnięcia w dyplomacji publicznej i komunikacji medialnej, którą otrzymał ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu Tomasz Orłowski. Ta nagroda przede wszystkim wskazuje na to i pozwala nam samym ocenić, jak zmienia się nasze narzędzie pracy. Świadczy, że pojawiła się nowa jakość. I ta nowa jakość pozwoli nam jeszcze bardziej przejrzyście, jeszcze godniej Polskę reprezentować. Dzień Służby Zagranicznej to również okazja, by pokazać Polakom, jak zmienia się i modernizuje MSZ. Jednym z elementów modernizacji jest między innymi nowoczesne centrum operacyjne, które w sytuacjach kryzysowych jest kluczowym łącznikiem pomiędzy centralą MSZ a placówkami 160 misji w 89 krajach. MSZ dociera również do obywateli dzięki aplikacjom mobilnym. Najpopularniejszą z nich jest obecnie iPolak, który pomaga czuć się bezpieczniej w podróży i warto pobrać go na swój telefon lub tablet przed każdym wyjazdem. Nowe technologie i narzędzia komunikacji, w tym nasz nowy multimedialny portal internetowy i ponad 340 portali wszystkich polskich placówek zagranicznych na świecie, a także profile MSZ w mediach społecznościowych ułatwiają uzyskanie informacji.